Szedłem sobie ulicą, gadałem sobie po polsku do kamery, do siebie i mnie pan zawołał, a ten pan się nazywa Fryderyk i... Nowicki. Fryderyk Nowicki, mówił po polsku. Piąte pokolenie, urodziłem się w tym domu. Pradziadek się urodził w Płocku, w Raczążu. I ja jestem piąte pokolenie po nim, to się nazywał Andrzej Nowicki. Przyjechał 1841 roku, był polskim żołnierzem. I później tu się zostali, a my już piąte pokolenie i żyjemy tu w Adampolu. Jestem sołtysem, przepraszam, byłem sołtysem na Mazurach, to jest wioska Sucholaskiej, niedaleko gmina Wiedźminy, niedaleko 19 km do Grzycka, a tu jestem czwarte kadencje, jestem wójtem Adampola. No, dobra, to idziemy do środka. Są osobne wejścia dla modlących się i dla turystów. Ja wybieram to dla turystów. Buty trzeba ściągnąć i włożyć je do siatki. Dla kobiet wydzielone jest osobne miejsce za mną, widzicie sobie teraz. Tam tylko mogą przebywać, chociaż nie, tutaj też mogą, ale tam się modlą. O, tutaj jest, proszę państwa, coś takiego, zobaczcie sobie. Visitor stay behind this line, thank you. Taki znak, czyli turyści, którzy odwiedzają ten meczet, nie mogą przekraczać tej linii. A tam jest przez miejsce przyznaczone do modlitwy. Można wziąć swoją kopię i wiecie co? Jest tutaj nawet polska kopia. Polski Koran. Nieważne ile waży, wezmę ją sobie, będę czytał i oszczędzał baterię w iPhone'ie. A zresztą wygodniej mi będzie z tej książeczki, także biorę. Za mną strefa wyznaczona dla kobiet do modlenia się, a ja wam powiem coś o kobietach i zacytuję teraz Koran. Wasze kobiety są dla was polem uprawnym, przychodźcie więc na wasze pole jak chcecie. Czyńcie pierwej coś dobrego dla samych siebie, bójcie się Boga i wiedzcie, gdzie się spotkacie z Nim, a Ty głoś radosną wieść dla wierzących. No i sam ten cytat wiele nam mówi o tym, jaką rolę pełni kobieta w świecie islamskim. Zapytam jeszcze kobiet, jeśli będę miał okazję sam na sam z nimi porozmawiać, jak się zapatrują na ich rolę w tej kulturze. A poza tym spotkałem dzisiaj fajne 3 studentki, które pomogły mi się dostać właśnie pod ten błękitny meczet. I jeśli chodzi o urodę tych turczynek, to one wszystkie, znaczy nie wszystkie, większość ma takie bardzo pucułowate buzie i są do siebie podobne, zupełnie nie wiem, tak jak Chinki. Super. Thank you. Pieczone kasztany, 10 tureckich lirów za 100 gramów. Musiałem sobie kupić, bo nigdy nie jadłem kasztana. Zaraz będzie recenzja kasztana. Tak, proszę państwa, smakuje kasztan. Tak oto wygląda. Bierzemy. Słodkie, suche. Trochę przypomina ziemniaka w popiele. Nie smakuje mi za bardzo. Hagia Sofia, czyli najważniejszy zabytek w Istambule. Wejście kosztuje 60 tureckich lirów. I zastanawiam się teraz, no bo w sumie być Turcy i nie wejść do Hagia Sofii to trochę przypał. A z drugiej strony szkoda mi tych pieniędzy. Chyba nie wejdę, chyba nie będę tam wchodził, bo moja podróż obejmuje nie tylko Turcję, ale też Iran, Pakistan i India. Każdy grosz mi się przyda. No cóż, trudno. Ale spasiony.
Czy słyszycie? Pierwszy raz słyszę nawoływanie do modlitwy. Płynie ten dźwięk z meczetu. Tam jest Azja, tu jest Europa. A ja muszę iść tam, bo chcę przejść mostem, bo widzicie, tam nie ma tak dużo domów ani budynków i stamtąd będzie mi bliżej do Polonowskiej. Widzicie tam tą galerię? Te zdjęcia przedstawiają Ataturka, czyli twórcę Turcji. Małże. Jednak biorę prom. I to jest chwila, gdy ostatecznie, ostatni raz dotykam moją nogą kontynentu europejskiego przed Azją. I do Europy wrócę dopiero za kilka miesięcy. Ujęcie teraz na nogi. No. Opuściłem Europę. Płyniemy sobie i to jest właśnie ciekawe miejsce, bo tutaj stykają się płyty azjatycka i europejska. Jesteśmy dokładnie pomiędzy. Jeśli się nie mylę, to mi wybaczcie. Robimy pierwsze kroki w Azji. Ludzie. O! Uwiecznie to. Dzień dobry, jesteśmy w Azji, nareszcie. No, jest gicik. Pieniądze brzęczą mi w kieszeni pięknie. Idę kupić jakieś bułeczki, coś do jedzenia. I dziś jestem na wylotówkę na Kolonowskiej. Ale myślę, że wyjdę z tego miasta z buta już i pójdę spać, bo już czuję nawet na oczach zmęczenie. Bardzo wyczerpujący był ten dzień. Dużo chodzenia, zwiedzania, kręcenia. I trzeba udać się na spoczynek. Proszę Państwa, tam jest Europa, tu jest Azja. Zrobiło mi się autentycznie smutno. Widzicie, w tej dziurze żyje 5 szczeniaków. Żyją na chodniku, na ulicy. Bez właściciela, ani bez niczego właściwie. I pewnie pozdychają tutaj. A nawet nie wiem, jak mógłbym ich pomóc, bo przecież nie wezmę do plecaka. A sklepów nie ma nigdzie wokół. Do jedzenia nic nie kupię ich im. A nie mam już plecaku, no. Nie, czekajcie, mam pomysł. Mam to! Miało być na czarną godzinę, ale ona chyba nastała i pieski dostaną. Zaraz otwieram i położę im na ziemi. Zaczniemy ciebie tam jeść. Jest git, pieskom smakuje. Polski pasztet. Prawdziwy delikates w Turcji. Powiedzmy tak. Tego nazwiemy Reksio. A tego nazwiemy Kajty. A są jeszcze trzech w środku. Ale boją się wejść, bo ogólnie boją się ludzi te pieski tutaj. Dojechałem do Polonowskiej. Za mną tablica, na której jest napisane Polonowskiej. Było tutaj po drodze. Postanowiłem, że przyjadę. Są tutaj polskie groby, trzeba je odwiedzić. Ulica Mickiewicza. A tu jest chyba cmentarz, ale zaraz wejdziemy sobie. Bardzo stare groby. Leżą tutaj sami Polacy, polscy uchodźcy. Ciekaw jestem, czy żyją tu jeszcze jacyś Polacy. Się człowiek stał patriotą na stare lata. Dobra, za mną jest jakiś oficjalnie wyglądający budynek, ale jest pozamykany na cztery spusty, a w środku nic nie ma. Także księgi pamiątkowej nie znalazłem. Szkoda, bo chciałem się wpisać. Dodam jeszcze parę słów,
zanim wyjdę z tego cmentarza, a mianowicie podczas podróży zacząłem doceniać Polskę. Potem byłem takim jakby antypolakiem, a teraz właśnie zostałem patriotą i jestem dumnym Polakiem, o, tak mogę to powiedzieć. Nie jestem dumny z bycia Polakiem, ale jestem dumnym Polakiem, tak? I Polska to naprawdę fajny kraj. Polska to naprawdę fajny kraj, tylko rząd mamy do dupy. Widzicie za mną, co się dzieje? Tam jest kościół. I to jest chyba polska parafia, bo czytałem coś o tym i polski ksiądz jest tutaj, ale jest zamknięte. Łańcuchem jest zaryglowane. No nie wiem, co mam robić, czy mam skakać przez ten płot, czy nie. A skoczę sobie, co mi to obchodzi. Dobra, no to wychodzę z terytorium kościoła katolickiego, rzymskokatolickiego, polskiego. Akurat trafiłem, żeby była tam jakaś wycieczka i mogłem wejść do środka. Babka mi powiedziała, że jeśli chcę, to będę tutaj mile przywitany jutro o 6:00. Ale jest dzisiaj już chyba 13:00, a ja... Co ja będę koczował tutaj? Nie widzi mi się tutaj koczować za bardzo, żeby porozmawiać z księdzem Polakiem, bo ksiądz Polak tu jest. Ale tu jeszcze, proszę was, flagi polskie są. Polska, turecka, tam też Polska. Więc przejdziemy się jeszcze przez centrum Polonesko. Dom pamięci otwarty jest w sobotę od 10:00, a mamy teraz piątek. Dokładnie jest 12:54. Kurde, no. Ale bym się chciał tam wpisać. Albo chociaż porozmawiać z nimi tam, z tymi ludźmi, co tu żyją. Ale nie mam już czasu. Muszę iść. Jest tu restauracja Leonardo, wchodzę do środka. Może będzie Polak, który opiekuje się tym domem pamięci. To go zapytam. Zobaczymy, czy będą mówić w ogóle po polsku. Za nami restauracja Leonardo. Wszedłem tam, zapytałem o to, czy ktoś może otworzyć mi dom kultury polskiej. Miły pan zadzwonił gdzieś, ale nigdzie się nie dodzwonił, przez kilka razy próbował i nic z tego nie wyszło, a poza tym tamta restauracja to bardzo luksusowa restauracja. Graj tam... Szedłem sobie ulicą, gadałem sobie po polsku do kamery, do siebie i mnie pan zawołał, a ten pan się nazywa Fryderyk i... Nowicki. Fryderyk Nowicki, mówił po polsku. Piąte pokolenie, urodziłem się w tym domu. No. Pradziadek się urodził w Płocku, w Raczążu. I ja jestem piąte pokolenie po nim. To się nazywał Andrzej Nowicki. Przyjechał 1841 roku. Był polskim żołnierzem. I no. Później tu się zostali, a my już piąte pokolenie i żyjemy tu w Adampolu. Jestem sołtysem, przepraszam, byłem sołtysem na Mazurach. To jest wioska Sucholaskiej, niedaleko gmina Wiedźminy. Niedaleko, 19 km do Gryzicka, a tu jestem czwarte kadencje, jestem wójtem Adampola. No, wy pana przodkowie leżą tutaj nawet na cmentarzu, tak? Tak. No, odwiedziliśmy właśnie ten cmentarz. I tutaj też... naprawiam. O, to pan, pan przechodzi tak ulicą i mówi to sam do siebie. No. I ja mu tam wiedział, cholera, gdzie tak idziesz, mówię, nie? I tak wrócił się do mnie. I teraz opowiadamy trochę, ale mam trochę robotę, później pogadamy na długo. Później pogadamy, dobra. Dzięki. Widzicie, idzie się takim Adampolem, gada się do kamery po polsku, vloguje się i dzięki temu właśnie spotkałem pana Fryderyka, który mnie zawołał. Powinienem mieć wywieszoną flagę polską na tylnym, na plecaku. Teraz będę o tym pamiętał, będę wywieszał. No i bardzo sympatyczny pan, naprawdę. Pogadaliśmy sobie. Dzięki temu mogę zostać w Adampolu, jutro o 6:00 rano do kościoła idę odwiedzić księdza Polaka. O 10:00 jest otwarty dom pamięci, czyli tam u cioci Zosi, co było, pokazywałem przedtem. Piszę się do księgi pamiątkowej, odwiedzę sobie ten dom polski, co go wcześniej nagrywałem, ale nie mogłem wejść. I o 12:00 się zwinę i jadę dalej. A teraz przerzucę sobie vlogi na laptopa, potem na dysk. Mam prąd i wszystko, idę spać. I chłodno tutaj się zrobiło. W nocy w Turcji zimno jest nadal. Śpię pod dwoma warstwami śpiwora i nadal chłodno jest. Do kościoła miałem iść, ale nie poszedłem, bo nie chciało mi się o 6:00 rano, oczywiście. Jak żeby inaczej. Teraz idę do tego domu pamięci i się pożegnać z panem wójtem.
idę na zwiedzanie tego Adampolu. Podobno co drugi dom tutaj, to można się dogadać po polsku, tak mi powiedzieli. U pana wójta od rana, bo tam jest restauracja, praca w re, także nie za bardzo mogę tam być. Zwiedzam na szybko Adampol i zwijam się. Otwarte. Idziemy wpisać się do księgi pamiątkowej i zobaczymy, kto się ostatnio wpisywał. Wałęsa, Kwaśniewski, to taki piec. Twoje imię? Mam na imię Enis. Miłosz. Miło mi cię poznać. To jest, proszę państwa, Tule Turek, uczący się polskiego na uniwersytecie. To jest dość niesamowita sprawa, bo bardzo sprawnie mówi po polsku i pracuje w Domu Pamięci w Adampolu. Ja chcę dodać, że jestem Turkiem, ale mam też polskie duszę. Polskie korzenie? Polską duszę? Tak, tak dużo kocham Polskę. Tak dużo kochasz Polskę. Są jednak ludzie na świecie zafascynowani Polską. A może mi powiedzieć, skąd się tak zrodziła taka fascynacja Polską? Bo od dawna interesuję się polskim językiem, polskim. I 10 lat temu zobaczyłem, czyli oglądałem język polski w telewizji. Właśnie tak dużo zainteresowałem się polskim językiem, polskim. I też pewnego dnia zobaczyłem fotografię w internecie. Chyba o polskim miastem. I myślałem, że kiedyś pewnego dnia mam taki związek z takim krajem. Z Polską. Tak jest, tak jest. A czy uważasz, że Polska i polski język jest trudny? Ponieważ mamy bardzo dużo takich szeleścimy bardzo. No tak, polski jest trudnym językiem, ale uczę się języka polskiego, czyli nie poddaję się. Tak jest, dokładnie, tak trzeba robić. Jeszcze właśnie mówiłeś mi, że są w Indiach się uczą, jest uniwersytet. W Indiach. W Nowym Delhi studenci uczą się polskiego właśnie. Języka polskiego też. Kurczę, mam nadzieję, że uda mi się spotkać ich. Masz może kontakt z nimi? Bo właśnie jakbym był, to może jakbym się z nimi skontaktował, bym też odwiedził ich na uniwersytecie. Oczywiście. Bo to niesamowite jest dla mnie jako Polaka. Z nami. No. Oni są moi koledzy. Dobra, to potem wymienimy się kontaktem potem. No dobra, to na razie tyle. Ja muszę jechać dalej. To dziękujemy. Na razie, dziękuję. Greetings and love from Turkey to Poland. Pani Katarzyna teraz. Kilka słów. Ja nazywam się Katarzyna, jestem z Polski. No, tu jest pięknie, tu jest wspaniale. Bardzo się cieszę, że mogę być w takim pięknym miejscu, jakim jest Adampol. Jestem tutaj w Turcji na Erasmusie. Dużo się uczę. Jest naprawdę świetnie, jest pięknie i cieszę się, że jestem w Turcji. No i właśnie, jest po prostu dobrze. No dobra. Sytuacja się zmieniła, ponieważ miałem dzisiaj rano iść na wylotówkę i łapać stopa z Adampolu, ale spotkałem znowu pana Andrzeja Sochackiego, wielkiego podróżnika. 9 razy okrążył kulę ziemską różnymi środkami lokomocji, 163 odwiedzone kraje, także przy mnie to ja jestem taki mały przy nim. On mi obdarował, czapkę mi dał, przypinki mi dał, dał mi naklejki jakieś, mam naklejone na laptopie, pokażę wam kiedyś. No i prowadzi mnie do pani Agnieszki, a pani Agnieszka jest taką kustoszką w kulturze polskiej w Adampolu, zaraz po panu wójcie druga najważniejsza osoba. I ona mówi, że śpię u niej dzisiaj. I pokoik mam tam załatwione. I o 17 idziemy do kościoła i ona mi mówi tak: w kościele po ogłoszeniach parafialnych możesz coś opowiedzieć o sobie, zambony. Tam będą sami swoi, także nie ma co się wstydzić. No i się zgodziłem i będę musiał w kościele po ogłoszeniach parafialnych coś tam powiedzieć z tej ambony. Nie wiem, co mam im powiedzieć. Na freestyle będę leciał, a zobaczycie to sami, bo będzie wszystko nagrane. I pokażę wam jeszcze dom tutaj, który jest otworzony przez panią Agnieszkę. I tam są takie różne gadżety polskie. Będziecie mogli sobie zobaczyć. Idziemy tam. Wszystko polskie, nie? Pani Zofia Ryży, ona założyła ten dom pamiątkowy, dom pamięci. Wincenty Ryży, to jest cała dynastia tutaj. A tu ja.
Widzicie? Fortepian, zdjęcia. A tutaj jest dookoła Azji, zobaczcie, spotkanie z podróżnikiem Andrzejem Sochackim. To ja właśnie z nim rozmawiałem, z tym panem. Jeszcze się dzisiaj widzimy, on też ma chyba coś powiedzieć z tej ambony. Książeczki. I tutaj jest fajne. Częstochowski obraz. Wielu tu jadło, niestety paru nie przeżyło. Kawał historii tutaj jest. I drzewo genealogiczne, i rodziny ryży. Pana jest przepis kuszan Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. A później jak pójdzie spać? Nie. Dobra, wyszedłem z kościoła, było bardzo sympatycznie. Dwóch księży Polaków, jeden Kolumbijczyk, jeden na miejscu Polak, drugi misjonarz przyjezdny. No msza po polsku, wszyscy Polacy chyba tam byli z Polonosko, czyli z Adampolu. Miło było ich poznać. I to jest jednak piąte pokolenie, które żyje tutaj i nadal kultywuje tą tradycję, mówi po polsku. Niesamowita sprawa to jest. Poza tym jutro rano pożegnanie pana Andrzeja, podróżnika, na które się udaje. I chyba to będzie też moje pożegnanie, bo ja też jutro ruszam dalej w dalszą drogę. Będzie łapany stop do Trabzon, bo tam jest wyrabiana wiza irańska. Idę spać do pani Agnieszki. Trzy! Ty mówisz, że Agnieszka ci stresu robi? Nie, ja teraz mi... A możesz tak podawać gościom pierogi? To tak będzie mogę hit. Podawać. I jeszcze śpiewaj po polsku. Dziemeczka do łaseczka do zielonego. Ej, to co widzieliście przed chwilą, to była taka po prostu w sobotę się spotykają tutaj ludzie i kolacyjka jest. To właśnie byłem na takie, pogadaliśmy sobie fajnie. Idę teraz jeszcze na chwilę do pana wójta, bo pan Andrzej tam gdzieś zaginął w akcji i pewnie u wójta siedzą. To idę zobaczyć, co tam się dzieje i zaraz idę spać. A jutro rano pożegnanie, śniadanie, pożegnanie i jedziemy dalej łapać stopa. Nie pokazywałem wam jeszcze tego pana Andrzeja. Chyba teraz jeszcze nagramy coś może z wójtem, zobaczymy. Pan wójt to jest taki gościu, pan Andrzej taki gościu. W ogóle wszyscy tacy tutaj są Polacy. Mega ludzie. Możecie sobie zatrzymać klatkę i przeczytać, a tu mój list pożegnalny, który napisałem i będzie pewnie w jakimś archiwum u pana wójta w Adampolu. Możecie kiedyś zobaczyć sobie, zapytajcie o Miłosza Kozę, to pewnie wam pokażę. Wyciągnie kartkę z jednego z segregatorów. I naprawdę chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom Adampola, którzy udzielili mi pomocy, szczególnie panu wójtowi, pani Agnieszce, jej mężowi. I bardzo się cieszę, że jako Polak patriota, bardzo cieszę się, że polskie tradycje nadal kultywuje się za granicą. Mimo piątego pokolenia mówi się po polsku. Wspaniałe to jest. Idę dalej łapać stopa.